minus 12 stopni w porcie. Łapek już nie czuję, dopiero przyszliśmy i próbuję tutaj założyć coś, bo tutaj nie wieje. Słuchajcie, wędkarze jak na lekarstwo, ale tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, nie ma, nie zapałem ani jednego sandacza, to poczekam aż się zrobi zimno. Jest zimno od paru dni, minus 12 obecnie. Zobaczymy, co dzisiaj dam radę złowić. Zapraszam na film. Warunki atmosferyczne. Wieje wiaterek. Bardzo zimno. Ludzi nie ma. No jak na razie. Ale słuchajcie, no zobaczymy. Zobaczymy, czy sandacze są, bo to jest najważniejsze, czy są sandacze. Tak jak tutaj już rozmawiałem z moją operatorką kamery, nie spodziewałem się tylko, że ludzi nie będzie i nie mam podbieraka, więc jak coś złapiemy, trochę na tego nie wyciągniemy. Chyba, że potrzebujemy tego sandacza jak dorsza i spróbujemy go wyciągnąć plecioną do góry. Zobaczymy, zobaczymy, dobra. Dobra, pierwsze koty za płoty. W sumie najważniejsze teraz, tylko żeby nie wpaść do wody, bo tak wieje. Bardzo fajnie się tutaj sprawdza strój odpornościowy z tego względu, że on oczywiście no, jest odporny jakoś tam na wodę, ale jak jest odporny na wodę, to również też na podmuchy wiatru, pomijając fakt, że jest cieplutki, bo także bez takiego jakiegoś kompletu, który no, jest jakoś odporny na ten wiatr, to nie ma co się pokazywać, bo przy tym mrozie to wychłodzenie organizmu to jest strachu ciachu. Słuchajcie, po minucie wędkowania moje rękawiczki, które zachwalałem w pierwszym odcinku, że mam takie trzy pary i sobie tylko wymieniam, wmiękły. One niestety się nie nadają na taki mróz. Już palce zaczynają się odmrażać od końcówek począwszy, więc mam troszeczkę lepsze rękawiczki i no od razu powiem wam coś takiego, że to moje wędkowanie dzisiejsze po prostu by się już skończyło, gdybym nie miał lepszych rękawiczek. O, i teraz w tym momencie czucia żadnego już nie mam, ale mogę kontynuować wędkowanie. Jedna jest jeszcze taka rzecz, że myślę, że mi będą powoli przelotki zamrażać się. Tak by to wyglądało. Zobaczymy. Dobra, próbujemy coś. Spinningowałem jeszcze w takich rękawiczkach. No, ale pierwsze koty za płoty. Wiatr jest taki, on akurat jest z tej strony. Jesteśmy na tym głównym nabrzeżu, gdzie to zawsze stoją jacyś wędkarze i próbują zarzucić ten dołek hen, który tam gdzieś daleko jest. Jak widzicie, nie ma nikogo, tam jest jeden kolega na krótsze, sobie spokojnie siedzi, tam obławia, ma troszeczkę ciszej, bo tam może mniejszy wiatr jest. No, ale ta pogoda no, wywiała wszystkich wędkarzy z portu. Ja się im nie dziwię, bo jest naprawdę to już przyjemność nie jest przy takiej temperaturze łowić. No i przy tym wietrze, jakby nie było jeszcze tego wiatru, to by dało radę jeszcze. Ale próbujemy, próbujemy.
minimalny opad. I co chwilę jakoś mocniej, tak? Tak, wiesz, no to ma jakieś swoje techniki, no i dobrze. Próbuję jakieś wypięcie opór od razu. Aha. Teraz idzie już na chatę, więc pokażę nam zaraz swoją zdobycz. Oczywiście nie jakiś okoń, tylko sandacz. A już nawet trochę się przymroził. Całkiem fajnie, co, 60 cm? 7. Myślę, że koło 60. No. Mariusz, jesteś stąd? Nie, z Pucka. No i dzisiaj jedna rybka, a ogólnie jak frekwencja z rybkami? Trafiałem się. 2-3. 2-3. Ale to nie zawsze. Dobra, to też wyjazdy bez ryb. A taki dzień jak dzisiaj, gdzie jest naprawdę mróz, no to już to widać, zobaczcie, ona jest cała ochroniona, że mam plecionki też się zamrażają. Taki dzień jak dzisiaj, to jest dobry dzień na sandaczach? Zależy. Nieraz bywa, że bierze fajnie, a nieraz to tylko stuka gumę i nic więcej. Aha. Raczej szczęście złowić. Ten się, gdzie ten się zapiął? Gdzieś ten tutaj? Akurat się zapiął tutaj. Brzydko tak jakoś. Ale to taka chyba specyfika, co? Bo one teraz zimują, to one tak aż mocno nie chcą tych naszych przynęt, nie? Nie chcą, nie. Nieraz właśnie zahaczy się tu właśnie blisko tutaj buzi. Gdzie nieraz przepływa duma, a on atakuje i siada na to. To wtedy tutaj właśnie się często od dołu, bo skrzeli tak. No piękny sondaż. Gratuluję i ty już lecisz na chatę. Lecę raczej na chatę. Ile siedziałeś dzisiaj? Nie wiem, gdzieś 2 godzinki. Coś koło tego. I też myślisz, że najlepsza pora na sondacza to jest zmierzch? Bo tutaj pan Andrzej przed chwilą był i mówił, taki stary wyjadacz mówi, że on zawsze przychodzi, wiecie, jak jest zmierzch, no i po zapadnięciu zmroku siedzi 2 godziny i potem idzie na chatę, bo wtedy ma największą frekwencję. Mówisz, to jest... Zależy, bo jeżeli jest w ubitku ryba, dostatek pożywienia, na przykład śledzia, szproty, to on się naje w dzień. A jeżeli tej ryby tutaj nie ma w porcie, to dobry właśnie jest zmierzch noc. Aha. To wtedy on intensywnie żeruje. No. Dobra, to my idziemy dalej próbować szczęścia. Póki się nie staniemy się stopem lodu, to będziemy próbować. Dzięki. Syfów sporo. Znaczy się syfów, wiecie, od czegoś takiego. O. Jakichś takich alagonów. No ale też sandacze, no coś zaczynają się współpracować, bo każdy miewa tutaj już te puknięcia, jakieś tam takie, wiecie, brania delikatne, więc już nie ma tego, co było w poprzednich naszych odcinkach, że no, żeśmy walczyli, nic. Wszyscy dookoła czują, że się dzieje coś, także no dzisiaj musi się coś nam udać. Próbujemy cały czas. Faktycznie minus tego taki, że sprzęt troszeczkę zawodzi. Może faktycznie byłoby lepiej łowić na żyłkę niż na plecionkę, bo to wszystko się tutaj blokuje. Te rzuty już nie są takie precyzyjne, nie są też takie dalekie. No bo ta pleciona no, się zamraża na kołowrotku, na szpuli. No, pomijając fakt, że przelotki po prostu też dostają w kości, bo po prostu są pokryte lodem i trzeba co jakiś czas obstukiwać je. No ale coś za coś, wiecie, minus 12 stopni, ale ten wiatr potęguje to uczucie chłodu i myślę, że tutaj śmiało można powiedzieć, że to minus 20 jest. Ale próbujemy, cały czas próbujemy.
nie miejscówkę chodzi, tylko o to, żeby próbować, bo no musi ten sandacz prędzej czy później paść. Nie mamy podbieraka, Mariusz poszedł już, no i w tym momencie troszeczkę zostaliśmy no, pozbawieni części ekwipunku, którego nie posiadaliśmy i nie posiadamy do tej pory. Trzeba będzie się uśmiechnąć do Rufiego, żeby nam jakiś kasiorek lepszy skołował. Ale zobaczcie, sobie lekko kręcę i o, co się dzieje, zobaczcie, na tej plecionce co rusz takie kropelki wody i one normalnie zamarzają, zanim pojawią się na kołowrotku, czyli zanim one się tutaj na tej szpuli znajdą, one już są zamrożone. Może trzeba byłoby troszeczkę szybciej próbować kręcić, ale z drugiej strony nie chcę też, wiecie, chcę dać temu sandaczowi tą sekundę, dwie na to, żeby mógł zdecydować, że chce się połasić na moją gumkę. No, zobaczymy, czy moja technika nieudolna będzie skuteczna dzisiejszego dnia. Staram się podpatrywać, kto jak łowi. Tutaj akurat Mariusz łowił właśnie takim sposobem, że cały czas miał napiętą żyłkę, bo na żyłkę łowił. Może to też taki sposób, że jak jest żyłka, to no to typowy taki opad nie wchodzi w grę, bo się tego aż tak nie czuje. No, zobaczymy. No, kolejny raz zmieniamy. Trzeba kombinować z kolorami, wiecie, i to tak trochę nawet i mocno. Kolory, wielkości. No, spróbujemy teraz taką perłę z elementami niebieskiego. Niestety, no troszeczkę nogi mam już odmrożone, także nie wiem, jak długo jeszcze dam radę tutaj wysiedzieć. A zimno to jest, uwierzcie mi, że ten wiatr, żeby tego wiatru nie było, to by człowiek mógł tutaj siedzieć, ale jednak wiatr plus to wszystko, co tutaj dookoła nas się dzieje. Jeszcze nie ma, ale mało brakuje. Jakby nas jeszcze teraz jeszcze jakiś deszcz spotkał, choć przy tej temperaturze to raczej zamieć śnieżna. No ale widzicie, chwilę nie miałem rękawiczek i już czuję naprawdę odmrożone końcówki palców. Także no tak nie jest za ciekawie. Nie widzicie, ja tak to przeżywam, bo jestem pierwszy raz w takich warunkach, no gdzieś tutaj nad wodą. Tutaj jest jednak trochę wilgotność, a powietrza trochę inna, bo co innego jak się łowi gdzieś tam nad jeziorem, no i przeważnie tutaj u nas te jeziora są tak fajnie położone dookoła drzewa, więc nie ma tego wiatru takiego. I nawet tak się łowi przy jakiejś takiej temperaturze no minusowej, bo już nie mówię o takiej temperaturze jak teraz, bo to jezioro pewnie już było troszeczkę skute lodem. No ale to jest troszeczkę inna jazda. Tutaj jednak naprawdę wieje i to uczucie zimna jest bardzo, bardzo spotęgowane. Ja sobie to odłożę gdzieś tam na boczek, nie będę tego trzymał w kieszeniach. Ten strój wypornościowy Grafa jest bardzo fajny, powietrze przez niego nie przedziera się, także można go tam dopiąć no, ze wszystkich stron, więc tutaj jest ok. W moim przypadku no, piętą achillesową są buty, no i po prostu troszeczkę zimno mi. A to sobie gdzieś tam odłożę, żeby tego nie trzymać na piersi, bo po co tam pół kilograma trzymać w takim miejscu. No i idziemy, no już tu będziemy łowić, aż coś złowimy. Szoruje, także no jest zupełnie inna jazda niż w takich normalnych warunkach. No ale to jest wiecie coś, zima nad morzem, śniegu wprawdzie tu w porcie nie widać, w mieście trochę jego jest, ale jakoś jeszcze nie, zaspie jeszcze nie ma, ale będziemy, pewnie się pojawimy i tutaj w zimie, że i nawet śnieg będzie na kutrach, także musicie nas subskrybować, bo jeżeli bez subskrypcji to nie ta jazda.
okoń, jakby nie było okoń, no coś jest, ale ładnie, zobaczcie, o, ma przynętę w pysku, także źle nie jest, ale już taki, już miał na końcóweczce, no taki okoń, no nie wiem ile może mieć, no to no ile, 30 cm? Nie chyba, co? No, ale rybka jest i mi przynieś jakiegoś dobrego sandacza, nie mówię, że mam łódź, ale no, jak przyjaciółkę odeślę. No i łowimy dalej. Podhaczony, zobacz, o. Nie? No właśnie, teraz co tak... No. Co? Czekaj, wyciągniemy go. To nie mój, żeby nie było. Jak właśnie nie? Krzychu, no przed chwilą Krzychu wyciągnął, no zobaczcie. To drugi, tak? Bo tamten też twój. No tego bym śpiewał. No to mamy na kamerze, że wyrzuciłeś, bardzo fajnie się zachowałeś. No ale ten to 65 pewnie, co? Nie. Nie? On będzie około 60. Ja mam miarę w plecach. Bardzo fajnie. No i miałem swój wkład, bo wyciągnąłem go. Kasiorkę. Dobra, kładziemy tutaj, o. Zobaczcie. Bardzo ładne dwie sztuki. Jednak ten mróz, jednak chyba coś daje. No coś się zaczęło dziać. Ja spróbuję też się potuszyć tutaj od kolegi. No i może ja też coś wyciągnę. Zaraz odpuszczymy rybkę, żeby się nie męczyła. Taka oto przynęta, trochę za długa mi się wydaje. Spróbujemy coś krótszego. Spróbujemy ten sam kolor, ale krótszy. Spróbuję ją też zazbroić troszeczkę inaczej. Coś tak jakby może trochę mniej tej kotwiczki, żeby większa część gumy pracowała. O. Powiedzmy coś takiego. Też wiecie, zastanawiam się nad jedną rzeczą, nad tym, żeby ją umieścić długimi nogami, ale no na razie popróbujemy jeszcze, tak? Zobaczymy co i jak. Ale pleciona już się zamraża i tak jak jej było tak w szpuli, tak powiedzmy, że trochę brakowało do wypełnienia szpuli, tak teraz już jest równo ze szpulą, a czym dalej zarzucam, tym jeszcze trochę i zacznie mi wychodzić ze szpuli ta plecionka, także no zaczyna być grubo. Zamroziło, zobaczcie. No, przelotki po prostu zamrażają się. O, i nie wiem, czy to tam widać na kamerze, ale robi się nam po prostu sporo tego lodu. Prawdę mówiąc, nawet tak do końca, to nie wiem jak się pozbyć tego lodu. Chyba by trzeba było to jakoś wystukać bardziej. Hmm.
ruszyć. Ponoć się smarowanie parafiną coś daje, ale ja tutaj nie mam parafiny. Się zarzuci, a to leci. Ja mam przeciążony zestaw, więc to może nie jest za bardzo miarodajne w tym momencie. No ale fajnie, daleko lecą te przynęty, nie trzeba mocno się skupić na tym, żeby na pewno każdy rzut wykonać idealnie. Ale wiecie, no daleko to wszystko leci. To widać po plecionce. Ja mam takie porównanie, że to jednak no to są dalekie rzuty w tym, przy tym sprzęcie. No, ale na tą chwilę sandacza nie ma. Na tym brodzie każde, wiecie, splątanie zestawu czy czegokolwiek to jest masakra. A mi się kolejny... Kolejny raz mi się tutaj zrobiła taka broda na tej plecionce i no niestety muszę ciąć, bo już za dużo tego wszystkiego. No i próbuję ją teraz, wiecie, jakoś wziąć. No dobra, słuchajcie, no coraz gorzej i chyba już nie będę wiązać jej jakoś na krętlik, tylko od razu ją zawiążę do główki. Tak będzie najprościej. Delikatnie wędkę po
będą. Sandacze w porcie są, niech jest ich sporo, każdy łowi sandacze oprócz mnie oczywiście, ale no coś się zaczyna dziać, wiecie, naprawdę jest fajnie, jest super atmosfera, wszyscy się tutaj lubią, wszyscy się wspierają, ale niestety zimno jest, sprzęt zaczyna nam odmawiać posłuszeństwa, mimo tego, że mamy pełno akumulatorów i wszystkiego, ten plus przenikliwy wiatr jednak daje się we znaki i musimy na dzisiaj kończyć. No ale widzicie, że zaczyna być fajnie, także my się na pewno pojawimy jeszcze raz w porcie. Ja zrobiłem dzisiaj jednego okona. Co zrobić? Kiedyś zrobię tego sandacza i go wam pokażę. Także zapraszam do subskrybowania naszego kanału, no i zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!